Hej, witam Cię serdecznie na moim kanale i zapraszam na omówienie nowości kosmetycznych z katalogu Oriflame numer 9, który rozpoczyna się 15 czerwca i kończy 5 lipca. W tym katalogu nowości kosmetycznych będzie całkiem sporo i sporo z kosmetyków kolorowych, mini pomadki, kolorowe tusze do rzęs, tusze do brwi, więc troszeczkę będzie się działo. Ja nazywam się Krystyna Czapska i jestem dyrektorem i opiekunem klienta Oriflame. I zapraszam Cię do zapoznania się z tymi produktami, z tymi kosmetykami, które dzisiaj dla Ciebie przygotowałam. Tak jak powiedziałam, katalog numer 9, nowości kosmetyczne i oczywiście takim hitem zapowiadanym już w katalogu numer 8, czyli tym, są dwie wody perfumowane, inspirowane naturą Szwecji, roślinami, kwiatami, ziołami Skandynawii. To są wody Swedish Experience i ich premiera w katalogu numer 9 możemy kupować, w katalogu numer 8 mogliśmy tylko zakupić próbki i była taka zajawka tylko w katalogu niewielka. Natomiast w tym katalogu numer 9 już możemy kupować oryginalne produkty, czyli tak wyglądają te dwie wody perfumowane. Jedna w tonacji kwiatowo-drzewno-aromatycznej. I tutaj jeszcze sobie sprawdzę ten zapach. Z opisów w katalogu, który jest zamieszczony, wynika, że jest pomarańcza, wrotycz i drewno. I drewno brzozowe i rzeczywiście jest to taki leśny zapach i jest też, ja o tym wspominałam już, ale na zakrętce od tych wód są narysowane rośliny, zioła, owoce, które są użyte do kompozycji każdej z tych wód. I tutaj na przykład są gałązki jakichś drzew iglastych. I ten zapach taki leśno-choinkowy, leśno taki, takiego igliwia jest tutaj w tej wodzie Swedish Experience Blazing Warmth wyczuwalny, więc na to zwracam uwagę, ale tutaj oczywiście w katalogu są wkładeczki zapachowe, więc można, jeżeli nie kupiłaś próbki, w dalszym ciągu sprawdzać tę wodę w ten sposób. I druga woda z tej serii Swedish Experience, Wild Hearts, w tonacji takiej morskiej i znowu na zakrętce od tej wody są narysowane owoce. Ta woda jest inspirowana, jest o nutach kwiatowo-wodnych, cytrusowych, ale na zakrętce na przykład możemy zobaczyć czerwonego grejpfruta i konwalię. Więc troszeczkę się tutaj dzieje z tymi zapachami. I tutaj wypróbujemy jeszcze raz. Tak, i to jest zupełnie inna, chłodna, lekko morska taka. Myślę, że to zdjęcie, ten obrazek, który tutaj jest w katalogu, bardzo dobrze jakby reklamuje, inspiruje nas, jeśli chodzi o to, żeby wyobrazić sobie ten zapach. No w każdym bądź razie Dla mnie ten zapach jest bardzo, bardzo taki urzekający i ten zapach mi się bardzo, bardzo podoba. Dobrze, to są dwie nowości takie, no rzeczywiście, które myślę, że będą nas inspirowały i wiele osób kupi te produkty. I przechodzimy do kolejnej nowości. To jest z kolejnych stron, ze strony 8, seria do pielęgnacji stóp. Te serie do pielęgnacji stóp Fit Up w każdym sezonie pojawiają się nowe produkty, o nowych zapachach, produkty o nowych zapachach, bo oczywiście jest spray,
jest krem do stóp i skrab. Skrab do stóp. O, to jest skrab do stóp, ten w jasnozielonym opakowaniu. I tutaj mamy krem nawilżający do stóp. O zapachu arbuza i ogórka. I rzeczywiście ten arbuz i ogórek jest wyczuwalny, więc jest taki efekt, jeżeli wąchamy ten kremik i stosujemy na ciało, na stopy, jest efekt taki orzeźwiająco-chłodno-wodny, więc myślę, że będzie fajnie się te kremy używało w lato. Natomiast jest jeszcze jedna nowość w tej serii, jest to taki pilnik do stóp za 9,99. Wygląda fajnie, natomiast ja zwracam uwagę na jedną rzecz, że żeby dobrze zadbać o pięty w taki prawidłowy sposób, pilnik powinien mieć dwa rodzaje tej tareczki, pilnik czy tarka, dwie grubości tych ziarenek. Oczywiście jedna może być grubsza, jeżeli chcemy wstępnie o stopy zadbać i troszeczkę je wygładzić. Natomiast powinna być też taka strona, która jest drobniutka, taka prawie gładka, żeby wygładzić tę skórę, żeby po prostu ona nie miała takich mikrouszkodzeń tak naprawdę. Więc ten pilnik tego nie zapewnia, tak? Po jednej i po drugiej stronie jest ta sama grubość tych ziarenek tej tareczki tak naprawdę. Więc zwracam na to uwagę, bo to nie jest dobre, w tym momencie to nie jest dobre rozwiązanie, pomimo że pilnik bardzo ładnie się prezentuje. No to ja bym go jednak nie poleciła tak naprawdę. I przechodzimy do kolejnej nowości. Na stronie numer 12 mamy okulary. Czarne okulary przeciwsłoneczne. Jak zwykle w Oriflame bardzo ładnie opakowane, czyli pudełeczko i jeszcze jedno etui, w środku jeszcze ściereczka do czyszczenia. Okulary unisex. Czarne, takie właściwie czarno-grafitowe, ponieważ nie jest to taka czerń bardzo głęboka. Dla pań i panów. Natomiast nie są drogie, bo kosztują 39,99, natomiast one są takie jakby plastikowe, tak? Dosyć, co wcale nie znaczy, że się będą źle używały. Natomiast zwracam tylko na to uwagę, że tak to wygląda. Logo Oriflame jest po wewnętrznej stronie, także tutaj po obu zewnętrznych tych kawałkach okularów, które na uszy zakładamy, nie ma żadnego loga, więc to tylko tak informacyjnie, jeżeli ktoś na to zwraca uwagę. Fajnie. Przechodzimy teraz do następnych rzeczy i mamy na kolejnych stronach na stronie 27 mamy kolejną rzecz z cyklu właśnie takiego letniego, wakacyjno-piknikowego. Był już kuferek, była butelka na wodę i teraz koc piknikowy. Ja go oczywiście nie będę rozkładać. Wygląda fajnie, jest dosyć cieniutki, tak? Także oczywiście jest jedna strona jest taka nieprzepuszczalna, chroniąca od chłodu czy wilgoci. Natomiast ta wierzchnia część jest dosyć taka cienka i delikatna. Kocyk się ładnie prezentuje, ma uszko dłuższe, uszko krótsze, więc łatwo można go nosić. Rozmiar 1,30 na 1,50 m. Także to już do decyzji dla każdego, czy warto się z nim zainteresować. Jest dosyć delikatny. Za 49,99 przy zakupach za 69 zł z tego katalogu, czyli z katalogu numer 9. I kolejne nowości, o których ja troszeczkę już mówiłam w katalogu numer 8, w nowościach katalogu numer 8, ale miałam tylko jeden kosmetyk z tej serii. Miałam tylko krem na dzień do twarzy, natomiast jest to seria, na którą warto, czyli seria Urban Guard 3D z serii Optimals.
To jest rzeczywiście duża nowość, bardzo fajne kosmetyki, ponieważ i na wakacje, ponieważ krem na dzień ma filtry 25 i cała seria zawiera różne ciekawe składniki i roślinne, i polifenole, ale również ma kwas hialuronowy, niskocząsteczkowy, średnio i o dużej masie cząsteczkowej, więc warto się tym zainteresować. Kremik na dzień w tubce o fajnej konsystencji, łatwo się rozprowadzających, tak jak powiedziałam, z filtrem 25, i z, przede wszystkim to, czym firma się szczyci tutaj i jakby nas chce zainteresować jako konsultantów, klubowiczów czy klientów, że ma specjalną formułę chroniącą przed zanieczyszczeniami środowiskowymi. Ja myślę, że bez względu na to, gdzie mieszkamy, czy jest to miasto, tak, czy tereny pozamiejskie, to wszędzie te zanieczyszczenia, smog, kurz, spaliny nam jednak doskwierają i myślę, że to nie tylko dla mieszczuchów krem, tylko dla każdego z nas. Kremik na dzień świetny, bardzo fajnie się rozprowadza. W tej serii jest kilka produktów, i serum, i krem na dzień, i krem na noc. Bardzo fajna mgiełka nawilżająca, którą można stosować naprawdę przez całe wakacje z powodzeniem. Też zawiera kwas hialuronowy i pod makijaż i na makijaż można ją stosować w ciągu całego dnia. Jest bardzo w takim... Rewelacyjny jest ten spray, ponieważ to jest rzeczywiście mgiełka. Także w bardzo taki delikatny sposób można spryskać twarz, nogi, dekolt, ramiona, cokolwiek jest, cokolwiek masz ochotę. I te składniki, które są zawarte w tych produktach, w tych kosmetykach, i ten kwas hialuronowy będzie chronił przed utratą wilgoci naszą skórę w okresie letnim. Także ja bardzo gorąco polecam. I w tej serii jest też bardzo fajny produkt. Wielofunkcyjny, bo może służyć jako maseczka, może służyć jako cleanser. To jest produkt wielofunkcyjny, krem do mycia twarzy. Trzy produkty w jednym. Kosmetyk oczyszczający, peeling i rewitalizująca maseczka ze złuszczającymi drobinkami z pestek borówek. Bardzo fajna rzecz. W zależności od tego, jak użyjesz, czy tylko nałożysz na twarz, wymasujesz ją i spłuczesz, prawda, to będzie efekt ten peelingujący, czy taki szybko oczyszczający, czy jeżeli położysz dłużej na twarz, to wtedy będzie efekt maski oczyszczającej również. Jest to produkt w dużej tubce, 125 ml i cena... 22,99 promocyjna w dalszym ciągu w katalogu numer 9. Produkt jest gęsty. Ten kosmetyk jest gęsty. Ja tutaj w ten sposób go pokażę. Także można go rozprowadzić na twarzy jako maskę. Natomiast w momencie, kiedy zaczynamy masować twarz, stają się wyczuwalne te drobinki właśnie z pestek borówek, ale są bardzo delikatne, więc to nie ma tutaj wrażenia takiego pocierania jakiegoś i że coś tam może podrażnić tą naszą twarz. Także wydaje mi się, że ten produkt może być bardzo ciekawy dla osób, które kosmetyki oczyszczające stosują dla twarzy normalnej, dla osób o cerze normalnej, czy mieszanej, czy tłustej, wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ciekawy. Więc bardzo gorąco polecam, ponieważ jeszcze w katalogu numer 9 na tę serię Optimals Urban Guard 3D jest promocja i promocja łączona z innymi jeszcze kosmetykami oczyszczającymi,
płynami micelarnymi, kremami oczyszczającymi i tonikiem, czyli jeden kup jeden produkt Optimals Urban Shida i możesz kolejny kosmetyk kupić za 9,99 zamiast 19,99, więc według mnie to jest naprawdę bardzo ciekawa oferta i bardzo zachęcam do zainteresowania się po prostu tymi kosmetykami. I przechodzimy dalej. I kolejną nowością w katalogu numer 9, oj, tutaj troszeczkę muszę sobie z rąk pozbierać te wszystkie kremy i resztki płatków oczyszczających. Bardzo ciekawa rzecz, spinki do włosów, strona 83, już tutaj je odnajduję i mam je na całe szczęście do pokazania, ponieważ w katalogu one wyglądają bardzo pięknie. Zestaw takich dwóch spineczek, zapakowane są w pudełeczko ślicznie. Ja już je wyjmuję i postaram się tutaj jakoś fajnie wyeksponować. W katalogu wyglądają bardzo ładnie i w naturze też wyglądają bardzo ładnie. Jest jedna wsuwka. O, zaraz tutaj spróbuję ją wysunąć, co wcale nie jest aż takie proste. Czyli jest jedna tradycyjna wsuweczka, tyle że taka no, złota, lekko skręcona. Dokładnie tak wygląda jak na zdjęciu w katalogu i jest jedna taka bardziej ozdobna spineczka z motywem takich perełek. Bardzo fajnie to się prezentuje i wygląda no prześlicznie. Także nie jest to coś takiego, co jest bardzo kruche jakieś, nie wiem, w cudzysłowie plastikowe. Nie, bardzo dobrze się prezentuje w realu również, więc myślę, że spokojnie można polecić zestaw takich spinek, jeżeli używasz do upięcia włosów, no jakikolwiek akcesoriów, to wygląda rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie, więc można polecić. 19,99 w katalogu numer 9. I kolejne akcesoria ze strony 106 i tutaj już otwieram katalog na tej stronie. O właśnie. Bo sporo różnych rzeczy do brwi się pojawia i mamy taką, no nazywa się to brzytwa do brwi, dwie sztuki. I tak wygląda w rzeczywistości te brzytwy do regulacji brwi. Właściwie one obie, jedna jest z takim kapturkiem tylko ochronnym i prawda, i tutaj tym nożykiem. O, może w ten sposób pokażę. Taka jest wielkość. A druga jest właściwie dokładnie taka sama, tylko ten kapturek ma nieco inny, to znaczy ma z jednej strony szczoteczkę, z drugiej strony taki grzebyk. Nie wiem, na ile to jest pomocne przy rozczesywaniu tego typu jeszcze gadżety, przy rozczesywaniu brwi, ale być może. W każdym bądź razie część zasadnicza jest taka sama w obu przypadkach. No ale mamy te brzytwy czy nożyki dwa, więc można spróbować zapoznać się z tym artykułem za 9,99, więc prawdę mówiąc nie wiem, jakie są inne ceny innych produktów, innych firm na rynku z produktów tego typu, także trudno mi jest ocenić, czy jest to cena wysoka, czy niska. Wydaje mi się, że jest taka, powiedzmy sobie, średnia. I kolejna nowość, tak jak powiedziałam, tusze do brwi w trzech odcieniach brązu, czyli taki brąz blond, średni brąz i głęboki brąz. Tak wyglądają, taka jest wielkość tych tuszy, czyli takie są nieco mniejsze niż klasyczny tusz do rzęs. Ich tutaj już otwieram i zobaczymy, jak to wygląda. Niewielka szczoteczka, krótka.
Wydaje mi się, że spełni swoją. Szczoteczka jest sztywna, dosyć taka twarda, no ale to też o to chodzi, żeby po prostu za pomocą tego tuszu i kolor blond czy brązowy blond jasny jest. Więc myślę, że najlepiej będzie celować w ten średni lub najciemniejszy, ten deep brown. No, wygląda to ciekawie, natomiast jak zwykle, no jeżeli się tego nie sprawdzi, są różne, dobrywi są różnego rodzaju produkty i oczywiście należy użyć taki, który Tobie odpowiada. Ja jestem raczej zwolenniczką kredek do brwi niż tuszy. Mi się łatwiej posługiwać kredką do brwi, do podkreślenia brwi niż tuszem, ale no to jest już kwestia indywidualna. W każdym bądź razie taka nowość się pojawia za 22,99 w cenie katalogowej, w cenie dla klienta. 3 kolory tuszy do brwi z serii The One. I przechodzimy dalej. I kolejne nowości z serii The One. I to są kremy koloryzujące w 4 odcieniach. Ja tutaj te kremy koloryzujące mam. Ja jestem wielką zwolenniczką w okresie wiosenno-letnim, kiedy jest już gorąco, kiedy świeci słońce, kiedy no, trzeba tą cerę naszą chronić przed promieniowaniem słonecznym, tego typu produktów, dlatego że to jest jakby takie dwa w jednym, tak? Czyli krem nawilżający, podkład koloryzujący i filtr ochronny wysoki, bo faktor 30, więc bardzo ciekawa propozycja. Te dodatkowo mają w nazwie Hydra Matte, czyli mają no raz na celu nawilżenie naszej cery, ale dwa utrzymanie jej w takim no matowym wydaniu, tak, żeby nie była jakby zbyt świecąca. I są 4 odcienie. I zobaczymy, jak one się prezentują tutaj. Tutaj mamy jeden i ten się nazywa Natural Cool. Tutaj mamy jeden, dobra. Kolejny. Już troszeczkę widać różnicy w kolorze. I to jest Beige Warm, czyli ten drugi niżej, ciepły beżowy. Kolejny Ivory Warm. Jaśniejszy. I ostatni. Najjaśniejszy, taki właściwie Fair Warm. Najjaśniejszy, już bardzo jaśniutki. Troszeczkę z takim odcieniem szarości. Ale no, to też zależy od kolorytu cery, więc należy sobie po prostu sprawdzić to sobie. I można no, tylko porównać z tym, co jest w katalogu. Wydaje mi się, że te odcienie, które tutaj są, dosyć dobrze oddają ten kolor, więc nie ma tutaj dużego jakby przekłamania w określeniu tego koloru. Tak, także te próbeczki, jakby te przykładowe kolory, które tutaj są pokazane w katalogu, dość dobrze odzwierciedlają stan faktyczny, tak? Czyli kolor faktyczny tych kremów koloryzujących. Dobrze, ja sobie to tutaj zetrę tradycyjnie. Odłożę ten krem i przechodzimy do kolejnych nowości. I to są z serii On Color tusze do rzęs kolorowe ze strony 127. O, dobra, jest już troszeczkę katalog przez te wkładki, takie znaczy tą okładkę taką rozkładaną. Swedish Experience jest tak, jest duży. I świetnie są wyeksponowane tutaj te tusze kolorowe, brązowy, niebieski i
czarny. Od razu w katalogu jest oferta cenowa na nie, czyli kup jeden za 12,99 albo dwa za 9,99 każdy. Tusze do rzęs prezentują się w ten sposób i ja może zaprezentuję tylko ten niebieski, bo brązowy i czarny, no to jest jasna sprawa. Ale, jest niebieski. I jest to taki niebieski, naprawdę niebieski, taki właściwie prawie neonowy. Także daje ten efekt wow, jeżeli ktoś, zwłaszcza, no myślę, że w wakacje można poszaleć, ale kolor jest ładny, więc myślę, że można się zainteresować. Fajna oferta, bo po prostu za 9,99, jeżeli się kupuje dwa, to jest cena klienta, my jako klubowicze kupujemy taniej, no to jest właściwie za około 14-15 zł kupujemy dwa tusze. Więc oferta uważam, że jest bardzo interesująca. Tusze wyglądają fajnie. Jeszcze może pokażę raz tę szczoteczkę. Szczoteczka jest taka tradycyjna, dosyć gęsta. Nie jest jakoś specjalnie elastyczna i te włoski rzeczywiście na szczoteczce są dosyć długie, więc to tylko gwoli informacji, co kto lubi, jeśli chodzi o to, w jaki sposób, o sposób aplikacji tuszu do rzęs na rzęsy. I kolejna nowość z serii On Color. Seria On Color kosmetyków kolorowych jest serią dosyć tanią, natomiast pomadki, które tutaj są w bardzo dobrej jakości, czyli dosłownie za kilka złotych możemy kupować pomadki, które są naprawdę dobre. Opakowania może nie są specjalnie jakieś powalające, są plastikowe i takie niezróżnicowane specjalnie, natomiast jakość samych pomadek jest fajna. Jest nowość, nowością są pomadki, mini pomadki matowe z tej serii On Color i już pokazuję, jak one się prezentują i na czym polega ich to, że są mini. No właśnie na tym to polega, że klasyczna pomadka On Color jest tej wielkości, a ta mini tej wielkości, czyli rzeczywiście jest malutka. I tutaj otworzę ten, żeby można było po prostu porównać, jak to wygląda w rzeczywistości. Po prostu długość pomadki jest podobna, natomiast jest taka chudziutka bardzo, no ale jest informacja, że jest to pomadka mini, rozmiaru mini. Dobrze. I ja te wszystkie pomadki, czyli 5 odcieni, jest 5 odcieni tych pomadeczek i tak jak one są zaprezentowane w katalogu kolejno, tak kolejno je nałożę na dłoń, żeby pokazać ich kolor, żeby przynajmniej to było żeby w ten sposób chociaż się zorientować, jak ono wygląda. Czyli Seashell Pink, od tego koloru zaczynamy. Jest pierwszy kolorek, drugi Hot Red, fajnie, trzeci Hot Plum, czyli ta śliweczka, tamten był czerwony, fajne krycie, jest mat. Fajnie się to wszystko rozprowadza, jest sporo pigmentu, także jest to dobry efekt. Kolejny kolor Mellow Cherry. To jest ten. I to jest ten kolor, który ja mam na ustach. I ostatni kolorek Coral Nude. Taki beżowy. Tak te kolorki wyglądają. Myślę, że jest bardzo dobrze to pokazane również w katalogu. No i można dopasować sobie do swojego odcienia, koloru, stylu ubierania się
odcienia cery, odpowiedni kolorek. Bardzo fajne pomadki, ja pomadki On Color na swoich prezentacjach bardzo często polecam, bo po prostu są bardzo dobre za bardzo małe pieniądze. Dobrze, jeśli chodzi o nowości z katalogu, to jest tyle. I jeszcze chciałam zwrócić uwagę na to, co się dzieje w naszym magazynie Business and Beauty. A dzieje się troszeczkę, ponieważ dodatkowo będzie w katalogu numer 9 promocja na wody perfumowane Swedish Experience 2 plus 1 gratis. Także zwracam na to uwagę. I bardzo fajna promocja dotycząca tych serii Optimals, wszystkich. Podobne do tych promocji, które były, które dotyczyły kosmetyków, nowości kosmetycznych Nov Age Proceuticals, czyli kup kilka i wtedy cena od ceny regularnej spadnie o 50%. I tutaj tego typu promocja bardzo fajna jest, jeśli chodzi o kosmetyki Optimals, czyli kup dowolne 3, a wówczas ta cena jeszcze spadnie poniżej tej ceny promocyjnej, czyli od ceny regularnej będziemy mieli 50% taniej. To jest bardzo ciekawa propozycja, jeżeli do tego dołączy się jeszcze te toniki czy cleansery za 9,99 w cenie dla klienta, to myślę, że sobie można skompletować bardzo fajny zestaw na lato i nie tylko, i po lecie, ponieważ seria Optimals zawiera jakby kosmetyki, produkty pielęgnacyjne właściwie takie przekrojowe, bo jest dla cery dojrzałej i produkty nawilżające i produkty i kosmetyki seria Even Out, która przeciwdziała przebarwieniom na naszej skórze, więc tutaj sobie spokojnie można jednym z tych produktów, jeżeli ten temat Cię dotyczy, czyli przebarwienia na twarzy, no to można sobie na przykład serum wziąć z tej serii i w tym momencie skompletować na przykład z jakąkolwiek inną. Myślę, że bardzo, bardzo fajny pomysł i za niewielkie pieniądze w tym momencie można dla siebie skompletować fajny zestaw kremów. Kolejną bardzo dobrą promocją, uważam, że to jest po prostu cena już, niższej już chyba nie może być, czyli przy zakupie dwóch dowolnych podkładów Jordani Gold z Serum Boost Foundation na bazie serum, cena jednego wynosi 22,50. Regularna cena tego podkładu to jest 69,90. One są fenomenalne. Fakt, że to nie jest produkt, kosmetyk, podkład na lato, on nie ma żadnego filtra przeciwsłonecznego, natomiast po prostu za taką cenę spokojnie można, a nawet należy zakupić go i mieć na jesień, bo która nastąpi wkrótce, tak czy inaczej. Także według mnie rewelacyjna oferta, bardzo, bardzo polecam, warto na to zwrócić uwagę. I jeszcze jedna rzecz, którą mam do pokazania, bo akurat tak się to udało. Mianowicie w programie Zapraszaj, bo w każdym katalogu, prawda, są programy dotyczące dla nowych klubowiczów, programy z nagrodami i programy z nagrodami dla klubowiczów, którzy zapraszają kolejnych klubowiczów. I ja chciałam tylko zasygnalizować, że aktualnie obowiązuje ten program Zapraszaj, czyli walizki Cholewiński. I jeżeli zaprosisz do klubu Oriflame jedną osobę, która złoży zamówienie za 50 punktów, to dostajesz również pierwszą taką nagrodę, pierwszy upominek, czyli zestaw kolczyków i lusterko z gąbeczką do makijażu. Lusterka z gąbeczką nie posiadam, ale posiadam kolczyki, które tutaj pokażę, które prezentują się całkiem nieźle. To jest zestaw trzech kolczyków. Tutaj już sobie je ułożę. O! Klasyka tematu.
Tak zwane brylanciki, tak? I jedna para kolczyków troszeczkę większych z zawieszką taką w postaci małej perełki. Także bardzo sympatycznie się to prezentuje. Jeżeli masz w swoim gronie znajomych koleżankę, kogoś z rodziny, kogo chciałabyś zaprosić do klubu Oriflame, no to oczywiście można skorzystać z takiej promocji. I oczywiście nowa osoba również korzysta z promocji i z programu, może skorzystać z programu Witamy, w którym również są bardzo ciekawe nagrody, które tutaj tylko tak sygnalizuję i pokazuję. Oczywiście wszystkie takie szczegóły istotne znajdziesz na stronie internetowej. Dziękuję Ci bardzo. Z mojej strony to już wszystko. Jeżeli filmik był przydatny, jeżeli podobała Ci się ta prezentacja, to poproszę o łapkę w górę. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, jeżeli treści na tym kanale Ci odpowiadają, to ja zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. A dzisiaj to już tyle. Na razie dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam.